No i mamy wtorek. Dzisiaj lecimy dalej z wewnętrznym krytykiem. Posłuchajcie. Drugiego dnia zastanów się, kim jest twój krytyk. Czy to rodzice, nauczyciele, a może koledzy lub ktoś inny. Czyli o czym troszeczkę mówiłem wczoraj. Jak we wszystkim, tu też wymagana jest praktyka. Nie da się wyrzucić programu wgrywanego przez lata w jeden dzień. Ale spokojnie, przez tydzień odczujesz różnicę. Po pierwsze, jeżeli na przykład nie udało ci się zdać egzaminu, nie katuj się. Egzamin to nie ty. Egzamin to nie całe życie. Gdybym miał cokolwiek osiągnąć poprzez oddawanie sobie strzału w kolano w postaci jestem do niczego, byłbym teraz milionerem. Próbowałem, to nie działa. Przecież nie da się nieustannie wygrywać. Poza tym, wygrana jest wtedy, kiedy jest przegrana. Nie byłoby radości z lata, gdyby nie było zimy. To proste. Nie można być we wszystkim najlepszym, nie można zadowolić wszystkich ludzi i na pewno nie można zadowolić krytyka w głowie. Cokolwiek zrobisz, powiesz czy pomyślisz, i tak cię zaneguje. Za szybko, za wolno, nie tak, tak też nie. Po pierwsze, wewnętrzna krytyka nic nie daje. To nie to samo, co wyciąganie wniosków. Uczenie się na własnych błędach to analiza. Czemu jest tak, a nie inaczej? To wybieranie możliwie najskuteczniejszej metody działania, to szukanie możliwości tam, gdzie są ograniczenia. Wewnętrzna krytyka to droga na skróty, to bezmyślne odtwarzanie starej taśmy. To odgórne zakładanie, że się nie da. Oczywiście, jeżeli idziesz z myślą do sklepu, że nic nie kupisz lub nie sprzedasz, tak się stanie. Utwierdzisz się w przekonaniu, a pamiętaj, to co wewnątrz, to na zewnątrz. No, tak jest. Poza tym, jeżeli ktoś cię krytykował, to po pierwsze nie musiał mieć racji, po drugie to było kiedyś. No. Tak więc mamy drugi dzień. Bardzo ważne, jeżeli nie zdałeś, załóżmy, właśnie egzaminu, no to spokojnie, to jest tylko egzamin. My potrzebujemy, ja potrzebuję na pewno, nabrać do dystansu do życia. Dosyć mi się to udaje, chociaż, wiesz, to nie jest tak, że jestem biało-czarny. No absolutnie, nie? I nikt z nas nie jest biało-czarny. Jestem przepełniony po prostu chyba wszystkimi odcieniami szarości i składam się po prostu z wielu rzeczy, a nie zero-jedynkowy, tak? I to nie jest tak, że po prostu jeżeli coś ci się uda, to w ogóle super. No nie, to fajnie, nie? Tylko nie można jakby się przywiązywać do tego. Kiedy coś ci w życiu wychodzi, bądź z tego dumny, ale pamiętaj, że to nie jesteś ty. OK? Bo jeżeli coś ci w życiu nie wyjdzie, no to znowu będziesz się czuł jak nic. OK? Dystansu trzeba do tego wszystkiego nabrać. Dlatego, jeżeli masz jakieś wady, cechy charakteru, nad którymi chciałbyś popracować, świetnie. Ale proszę cię, ta jedna, jedyna cecha, nad którą pracujesz, to nie jesteś cały ty. Czy to jest cecha jakaś, wiesz, psychiczna, tak jak ja na przykład, brakuje ci cierpliwości, czy czasami brakuje, wiesz, mi odwagi, żeby, wiesz, pewnym ludziom pewne rzeczy powiedzieć, czy mam nadwagę, wiesz. Ja bym chciał nad tym pracować, nad pewnymi rzeczami pracuję, nad innymi, wiesz, no trochę słabiej, bo mi się nie chce, bo się boję. I co, gdybym ja miał skupiać się, a się zdarza, że ja się skupiam wyłącznie na tych moich wadach, to po prostu wziąć tylko linkę i iść na most. Masakra jakaś. Ale wiesz, masa rzeczy mi też w życiu wyszła, no, po prostu. I nie można skupiać się wyłącznie ani na tym, co mi w życiu wyszło, ani na tym, co mi nie wyszło. Bo to nie jestem ja. To jest gdzieś odbicie mnie, mojego zachowania. Ale ja nie jestem tylko swoją nadwagą, ja nie jestem tylko swoim jakimś lękiem. Czy trudnością w asertywności. Wiesz, ja nie jestem jeszcze masą innych rzeczy, tylko. OK? I tak samo ty. Nie jesteś swoim jakimś tam błędem. Jeżeli masz jakąś wadę, brak cierpliwości, o którym mówiłem, który mi też czasami brakuje, tak? Cierpliwości. OK, pracuj nad tym, ale nie można się tak mocno, wiesz, obwiniać, katować, krytykować, bo to nie jesteś cały ty. Masz jeszcze masę innych, wiesz, cech na pewno fajnych, pozytywnych, wartościowych, o których też warto myśleć i pamiętać. Okay? Tak dla zrównoważenia przede wszystkim. To też ułatwi ci to, żeby się aż tak nie katować, nie krytykować za to, co ci nie wyszło. Nigdy, absolutnie nigdy wszystkich ludzi nie zadowolisz, a na pewno nigdy nie zadowolisz wewnętrznego krytyka. Ten zawsze ci powie.
za mało, za szybko, za wolno, za coś tam. No, zwyczajnie. Będzie wiecznie niezadowolona. Jeżeli ty będziesz dążył za tym głosem, to po prostu życie ci zleci na próbie, nie wiem czego, no, życie ci zleci na walce z wiatrakami, może tak to nazwę. No. Nie warto, nie warto w ten sposób, wiesz, żyć. Poza tym, wiesz, jeżeli będziesz w kółko powtarzał, że to ci nie wyjdzie, tamto ci nie wyjdzie i tak dalej, no bardzo często tak będzie. No, wiesz, tak to wygląda, bo to, co wewnątrz, to jest też na zewnątrz. Także tak to wygląda. Pomyśl, proszę, o tym głosie. Jeszcze dzisiaj pociągnij ten temat. Czyli to jest głos? Kto go mówił? Który teraz gdzieś z tej starej taśmy, wiesz, odtwarzasz sobie, no. Tyle. Miłego wtorku. Do zobaczenia jutro rano. Cześć.